W tym filmie dowiesz się, w co i ile musisz zainwestować, aby zarabiać wyznaczoną przez siebie kwotę pasywnie miesięcznie. Pasywnie to znaczy bez wkładania dużego wysiłku lub jakiegokolwiek wysiłku w zarobienie tych pieniędzy. Pokażę Ci w ogóle, dlaczego musisz zacząć inwestować, pokażę Ci, jak inwestować dywidendowo. Powiemy sobie, co to w ogóle jest ta dywidenda i dlaczego właśnie ona pozwala nam otrzymywać pasywny dochód i stworzymy sobie taki przykładowy portfel inwestycyjny, oczywiście na potrzeby edukacyjne, bo pamiętaj, że ten materiał nie jest poradą inwestycyjną, jest poradnikiem. Zanim zaczniemy cokolwiek analizować, to zadamy sobie pytanie, dlaczego w ogóle trzeba inwestować pieniądze? Oszczędności każdego z nas są obarczone inflacją. W telewizji często słyszymy, że inflacja wynosi 4, 5, 6%. No i wydawałoby się, co to jest 4, 5, 6%? No to teraz podziałamy na wyobraźnię. Jeśli masz na koncie w tym momencie 100 tysięcy złotych oszczędności i założymy 5% inflację przez następne 10 lat, średnio 5%, to wartość tych pieniędzy zmaleje do 59 tysięcy złotych. Albo żeby jeszcze bardziej podziałać na wyobraźnię, jeśli w tym roku przepracujesz 12 miesięcy i wszystkie zarobione pieniądze odłożysz, to po 10 latach stracą tyle na wartości, że będzie to równoznaczne z tym, że 5 miesięcy Twojej pracy z 12 w całym roku było za darmo. 5 miesięcy Twojej pracy przepadło. Po 20 latach będzie to aż 8 miesięcy. Jedynym sposobem na obronę pieniędzy przed inflacją jest inwestowanie ich w aktywa, które zyskują względem inflacji albo przynajmniej zrównują się do jej poziomu. W tym filmie nie będę mówił o złocie, srebrze czy nieruchomościach, chociaż ewidentnie są to dobre miejsca, w które można skierować pieniądze, żeby je zabezpieczyć. Zanim pójdziemy dalej, to chcę Wam tylko powiedzieć, że przygotowanie tego filmu, przygotowanie całego portfela, prezentacji i wszystkiego innego, co za chwilę zobaczycie, zajęło mnóstwo czasu. Doceńcie to łapką, subskrypcją i jakimś komentarzem. Udostępnijcie komuś ten film. Niech Polacy faktycznie zaczną budować nawyki inwestowania. Jedziemy dalej. Porozmawiamy sobie o tym, w co można zainwestować, żeby otrzymywać dywidendy. Co to jest dywidenda? Załóżmy, że Twój kolega otworzył sklep internetowy. Sprzedaje coś na tym sklepie, zaczyna zarabiać pieniądze. I dociera do momentu, w którym stwierdza, że chętnie przyjąłby do siebie jakiegoś inwestora, bo chce wyskalować swój biznes. I oferuje Ci 30% firmy za 100 tysięcy złotych. I razem z tym 30% udział w zyskach. W całym roku jego sklep internetowy wygenerował 200 tysięcy złotych zysku netto. Jeżeli on zaproponował Ci udział w 30% zysków, to właśnie w ramach dywidendy dostajesz część zysków jego firmy, a przy 30% z 200 tysięcy zysku netto to będzie 60 tysięcy złotych. I oczywiście w tym przykładzie dywidenda jest ogromna. Na rynku ETF-ów i akcji powinniśmy się raczej spodziewać między 5 a 10% w najlepszych przypadkach. No to teraz trzeba przejść już faktycznie do mięsa, do konkretów, czyli właśnie ETF-ów i spółek, które wybrałem, za chwilę je zobaczysz, które moim zdaniem będą dobrym elementem takiego portfela dywidendowego, czyli nastawionego na regularne wypłaty dywidendy, czyli procenta od zysków firmy, w której inwestujesz. Okej, i teraz to, co widzisz, no to mamy koszyk spółek dywidendowych, który składa się ze spółek polskich i ze spółek amerykańskich. W przypadku amerykańskich nie analizowałem pojedynczych spółek, tylko wybrałem ETF-y dywidendowe. ETF-y, czyli fundusze inwestycyjne. Zaraz sobie to zobaczymy. W przypadku Polski wybrałem konkretne spółki. I na sam koniec pokażę Ci, jak może być skonstruowany taki portfel. Rynek amerykański, jeśli chodzi o inwestowanie, to dobry wybór, dlatego że wśród Amerykanów inwestowanie generalnie jest taką wręcz tradycją narodową. Mówiłem Wam, że 10% Polaków inwestuje w ogóle w cokolwiek, a aż 60% Amerykanów inwestuje w ETF-y z ich rodzimego kraju, czyli 60% Amerykanów inwestuje w amerykańskie ETF-y. Jeżeli tak duża część społeczeństwa jest zaangażowana w inwestycje, to ten rynek jest naprawdę mocny. Jeśli jakiś na przykład polityk jakąś ustawą spróbowałby uderzyć w ETF-y czy w akcje, no to zostałby odesłany z kwitkiem. Jest to ugruntowany, duży rynek, w który inwestuje dużo osób i można go nazwać bezpiecznym. W dodatku jest to rynek w dolarze, czyli w walucie rezerwowej świata. Okej,
I pierwszym ETF-em dywidendowym, który widzicie, będzie Invesco KBW Premium Yield Equity Rate ETF. Bardzo długa nazwa. W nawiasie mamy skrót KBWY i to jest skrót, który jest tickerem. Po tych nazwach właśnie, tak jak tutaj mamy KBWY, jesteście w stanie łatwo znaleźć ten ETF. Ten ETF inwestuje w akcje spółek typu REIT. Jest to ETF, który inwestuje w spółki czy fundusze zajmujące się wynajmem nieruchomości, sprzedażą nieruchomości, finansowaniem nieruchomości i zyski, które te firmy wypracowują właśnie z nieruchomości, wypłacają w formie dywidendy. W Stanach jest taki przepis, że jak jest firma, która ma nieruchomość i generuje zyski z tej nieruchomości, na przykład z wynajmu, to jeśli odda inwestorom w ramach dywidendy większość tych zysków, czyli tam powiedzmy 60, 70, 80%, to w Stanach jest zwolniona z podatku z reszty tych zysków. No i taki ETF skupuje cały koszyk takich spółek. Cały koszyk spółek, które inwestują w nieruchomości po to, żeby je sprzedać, czy po to, żeby je wynająć. Mamy expense ratio 0,35%. To jest bardzo ważne. To jest koszt utrzymania takiego ETF-u, to znaczy koszt obsługi tego ETF-u. Jeśli zainwestujesz 10 tysięcy, to rocznie za obsługę zapłacisz 35 zł. I nasz KBWY selekcjonuje głównie małe i średnie rejty. Małe i średnie, czyli takie, które mają większy potencjał do wzrostu, większy potencjał do generowania rosnących przychodów, tym samym rosnących dywidend. No i mamy tutaj szeroki portfel nieruchomości handlowe, mieszkaniowe, biurowe, magazyny, centra danych i inne obszary, czyli po prostu no tak naprawdę jeśli pomyślimy o nieruchomościach, to mamy tutaj niemal wszystko. I jak widzimy, ta dywidenda jest wypłacana właściwie nieprzerwanie od 2011 roku. Akurat w przypadku tego ETF-u dywidendy są wypłacane miesięcznie, czyli są wypłacane każdego miesiąca w każdym roku. Mamy średnioroczną dywidendę 7,37%. Idziemy dalej. No i tu mamy jeszcze skład ich portfela. Tak jak widzimy, 100% nieruchomości. Idziemy dalej. Znowu Invesco, ale teraz S&P Small Cap High Dividend Low Volatility ETF. Bardzo długa nazwa. W skrócie inwestują w small capy, czyli w małe spółki. Znowu takie, które mają powiedzmy większy potencjał, ale te małe spółki mają niską zmienność akcji, czyli te ceny nie skaczą góra-dół, mimo że spółki są małe, tylko są raczej bliskie takich stabilnych. Expense ratio mamy 0,3%. Jeśli zainwestujesz 10 tysięcy złotych, to zapłacisz 30 zł rocznie za obsługę. Także to nie jest drogi ETF. Jeśli chodzi o dywersyfikację tego ETF-u, to znowu mamy nieruchomości, mamy sektor przemysłowy i sektor finansowy, czyli takie naprawdę filary, więc mamy małe spółki w dość pewnych branżach. Tak wygląda wykres tego ETF-u inwestującego w small capy i to, co nas tutaj przede wszystkim interesuje, to, że jest względnie tanio, ale tak jak mówiłem, najważniejsza jest dywidenda. A jeśli chodzi o dywidendę, no to od 16 roku regularnie mamy średniorocznie 6,35%, także generalnie dywidenda jest w miarę stała i dość wysoka, taki wynik jest jak najbardziej ok. I tu jak widać ten ETF jest już szerszy, no bo mamy oczywiście nieruchomości, ale mamy też utilities, czyli woda, prąd, gaz i tak dalej. Mamy consumer defensive, czyli na przykład żywność. Mamy usługi komunikacyjne, z takich ciekawszych mamy przemysł, mamy energię, mamy służbę zdrowia, mamy nawet technologię, chociaż niedużo. Więc jest ten ETF już sporo szerszy. Kolejny, uważam, że taki wręcz pewniak, jeśli można mówić o pewniakach, to faktycznie ten jest takim no, stabilnym jak stół. Jak popatrzycie na wykres, to ten on prawie nie rośnie. On stoi w miejscu i tutaj chodzi przede wszystkim o wypłacanie dywidendy. Mamy Schwab US Dividend Equity ETF. SCHD to jest jego ticker. Ten ETF jest bardzo tani, bo mamy zaledwie 0,06% kosztu zarządzania. Czyli jeśli zainwestujesz 10 tysięcy złotych, to za zarządzanie tym ETF-em zapłacisz zawrotne 6 zł. I spółki są wybierane na podstawie kilku kryteriów. Mamy wysokość dywidendy, mamy stabilność tych wypłat, czyli czy one były regularnie wypłacane i no, kondycję finansową, czyli na przykład spółki z tego ETF-u. Przypomnę, że ETF-y to są koszyki, to nie jest pojedyncza spółka, to są koszyki spółek. Sprawdzane jest, czy na przykład te spółki nie są zadłużone albo nie są na granicy upadłości i tak dalej. No i tu mamy znów bogatą dywidendę,
od 2011 do 2024, nieprzerwanie właściwie, ale nie co miesiąc, tylko kwartalnie. No i widzimy, że ta dywidenda jest dość wysoka. No i tutaj możemy powiedzieć, powiedziałem, że wykres płaski jak stół, okej, troszeczkę urósł, ale na przestrzeni tak długiego czasu, że i tak nie jest to jakiś spektakularny wzrost. Nawet ten krach covidowy tutaj to było zaledwie spadek o 30%. Naprawdę, zaledwie, bo były spółki, które potrafiły wtedy spaść o dobre 80% czy 70%, więc ten ETF jest dość stabilny. I tak jak mówiłem, raczej nie ma co liczyć na wzrost wartości tego ETF-u. Raczej chodzi nam po prostu o to, żeby tak jak tutaj była wysoka i stała dywidenda. Mamy wszelkie usługi finansowe, znowu mamy sektor zdrowotny, mamy consumer defensive, czyli znowu żywność, mamy energię, mamy przemysł, mamy technologię. Consumer cyclical to jest taki rynek konsumencki, generalnie związany z takimi wydatkami, na zasadzie idziesz do galerii i coś kupujesz, więc tu dosyć szeroko to jest objęte. No i teraz po tych trzech ETF-ach amerykańskich idziemy na polskie podwórko. Polskie spółki dywidendowe. I zanim w ogóle zaczniemy, no to właśnie, tu macie akurat Coca-Colę, no to nie jest polska spółka. Dlaczego warto zainteresować się polskim rynkiem? Bo mało osób tu inwestuje, w sensie Polaków. Jest to młody rynek, jest to mały rynek i jest to rozwijający się rynek. Generalnie rzecz biorąc, jakbyśmy wzięli sobie akcję jakiegoś, jakiejś dużej spółki amerykańskiej, załóżmy, że to jest jej wykres, to śmiem twierdzić, że w Polsce jesteśmy gdzieś tutaj. Taka Coca-Cola, czy tak jak mamy następny slajd, taki McDonald's, to są spółki, które już nie mają gdzie rosnąć. No bo ile jeszcze osób możemy zmusić do picia Coca-Coli? Ile jeszcze osób musimy zmusić do jedzenia Big Maców? Chociaż McDonald's zarabia bardziej na nieruchomościach. No ale no ile tych osób możemy jeszcze tam wciągnąć, prawda? Zresztą sami widzicie, że dywidenda takiego McDonalda czy takiej Coca-Coli jest dosyć słaba, no 2,7%. Oczywiście te spółki są w miarę stabilne, ale tutaj nie ma już potencjału na wzrost. No i teraz zrobimy sobie taki Polish Dividend Stocks ETF, PLDSE, taki nie istnieje jakby co, czyli polski koszyk spółek dywidendowych. Nie będzie ich dużo, ale będą dość konkretne. Będziemy mieli koszyk, który zbalansujemy i postaramy się w miarę wyrównać ryzyko w tym koszyku. Pierwszy idzie bank handlowy. Jak działa bank, chyba nie muszę tłumaczyć. Czym jest bank, nie muszę tłumaczyć. Generalnie polskie spółki w tym momencie mają to do siebie, że większość z nich jest dość wysoko wyceniona. Ale w długim terminie i tak jesteśmy wcześnie. I jeżeli taki wykres zacznie nam spadać aż do dołka, to naszą strategią powinno być DCA, czyli uśrednianie wejścia, czyli kupić tu i regularnie co miesiąc, co pół miesiąca, co kwartał robić wpłaty. Bo jeżeli w tym momencie stwierdzimy, drogo, nie biorę i wykres zrobi tak, to będziemy płakać. A jeśli mamy do zainwestowania na przykład 100 tysięcy i rozbijemy to sobie na 10 wpłat po 10 tysięcy i uśrednimy 10 razy, to nasza średnia cena nie będzie równa temu, gdybyśmy weszli 100 tysięcy tutaj, tylko nasza średnia cena będzie powiedzmy gdzieś tutaj. To jest ogromna zaleta. I badania pokazują, że DCA, czyli uśrednianie kosztów wejścia, to jest najlepsza strategia inwestycyjna w długim terminie. To teraz już tak trochę przyspieszając, mamy regularnie wypłacane dywidendy od 2006 roku, z jedną tylko małą przerwą w roku 2020, no to mamy COVID, no to generalnie wiemy, co się wtedy działo. Różne rzeczy się działy i ta dywidenda była wstrzymana. Tak samo 2009 to też był krach. Ale co jest dość ciekawe, mamy tutaj rok do roku generalnie rosnący zysk brutto, no i oczywiście rosnący zysk netto. Jeżeli zysk netto spółki na przestrzeni czasu rośnie, oznacza to tyle, że ta spółka ma się dobrze, że jest perspektywiczna. Następne w kolejności PZU, tak dla jasności można napisać, czym jest. No i znowu kolejna spółka, która jest generalnie dosyć droga, ale znowu, co jeżeli stanie się tak i będziemy płakać? No znowu robimy DCA, czyli sobie po prostu kupujemy regularnie taką spółkę. PZU jest bardzo ugruntowany na polskim rynku. Niektórzy się śmieją, że PZU to każdy ma w portfelu. I mamy dywidendę znów dość regularnie wypłacaną od 2005 roku. Tutaj z przerwą gdzieś po drodze,
ale później od 11 aż po dzień dzisiejszy, nie licząc COVID-u, bo znowu kryzys, no to aż po ten dzień tak naprawdę PZU wypłacało dywidendę. Jak widzimy po stopie tej dywidendy, wcale nie była to mała dywidenda. I znowu, kiedy patrzymy na zyski PZU, no to owszem, mamy jakieś okresy, gdzie te zyski spadają, no ale 2020, COVID, to mówiłem. W COVID-zie nawet nie była wypłacana dywidenda, zyski spółki też wtedy spadły, ale kiedy patrzymy w długiej perspektywie na ten zysk netto, to jest on stabilny. Teraz mamy wyskok w tym roku, ale stabilny z perspektywą do tego, żeby rosnąć. Mieliśmy takie dwie bardzo, bardzo ugruntowane. Mamy teraz coś świeższego, czyli XTB. XTB to broker, dzięki któremu możecie kupić właśnie akcje, ETF-y i tak dalej. Znowu jest to droga spółka. Jeśli ma spadać, no to po prostu dokupujemy niżej. Natomiast chodzi nam o dywidendę. I tutaj mamy trochę krótszą historię dywidendy, no bo mamy wypłacane te dywidendy, powiedzmy, no troszeczkę krócej niż w przypadku PZU czy handlowego, ale na fajnym procencie, regularnie i znowu mamy spółkę, która faktycznie odnotowuje wzrost, jeśli chodzi o zysk netto. I też w tych samych sprawozdaniach można zauważyć, że rosną także inwestycje, czyli to nie jest tak, że spółka generuje zysk i nic z tym nie robi, tylko ten wygenerowany zysk reinwestuje w biznes. To jest dobra informacja. Kolejna grupa Kenty, znowu bardzo wysoko, no ale jak ma spadać, no to ewentualnie DCA i to jest producent aluminiowych elementów konstrukcji, generalnie budowlanka i jeszcze samochody. I tutaj jeśli chodzi o dywidendę, to potrzebowałem aż dwóch slajdów, bo jest wypłacana od bardzo, bardzo dawna i bardzo regularnie. Od 2005 roku zaczęła się dywidenda w grupie Kenty i tak naprawdę aż po dzień dzisiejszy trwa. Pamiętajcie, że dywidenda za okres 2023 jest wypłacana rok później, czyli to jest ta najświeższa, to nie tak, że w tym roku nie było. I jeśli chodzi o stopy tej dywidendy, to może nie są one rosnące, ale ta historia tej stopy jest bardzo, bardzo długa i jest to znów dość pewna spółka. I mamy jeszcze zyski netto, no i tutaj widzimy, że też mamy do czynienia z rozwojem, a nie z regresem. I kolejne w koszyku to PCC Rokita. Tutaj cena już bardziej atrakcyjna, powiedzmy, że po jakichś tam spadkach. Tutaj ten spadek w tym miejscu był spowodowany tym, że była wypłacona bardzo wysoka dywidenda. Dywidenda jest odcinana od ceny akcji. Nie będziemy się tym tutaj zajmować, ale generalnie cena jest całkiem niezła. No i mamy działalność wokół trzech branż: chemia, energia, logistyka. Jeśli chodzi o historię dywidend, no to mamy od 2014 roku też tak naprawdę nieprzerwanie te dywidendy. Nawet dywidenda za COVID też była wypłacona. Jeśli chodzi o samą stopę, to też wygląda całkiem nieźle w porównaniu do chociażby Coli czy McDonalda, gdzie to było 2,5%. Sam zysk netto też na przestrzeni czasu wygląda rosnąco. Ten rok 2022 był po prostu potężny i w roku 2023 mieliśmy do czynienia ze spadkiem, ale też trzeba pamiętać, że 2023 to generalnie nie był jakoś kolorowy, szczególnie jeśli chodzi o ceny, bo ceny akcji spadały tak naprawdę wszystkiego i 2023 był dość dobrym momentem na to, żeby robić po prostu zakupy. Kolejna spółka dywidendowa, Elektroteam, i w przypadku Elektroteamu no to cena jest faktycznie dzisiaj bardzo wysoko. Czy będzie wyżej od razu, nie wiadomo, ale znowu nas interesuje przede wszystkim dywidenda z tym związana, no a jeżeli to ma spadać, no to znowu DCA. Nawet jak ma rosnąć, to też DCA, czyli regularne dopłaty, nigdy all in, nigdy all out. I teraz dlaczego to jest perspektywiczne? Dlatego, że w Polsce mamy generalnie sieci energetyczne bardzo przestarzałe. I prędzej czy później musi nadejść ten moment, w którym polskie spółki będą musiały te sieci przebudowywać. To znaczy państwo będzie musiało zainwestować i wykonawcą będą właśnie polskie spółki takie jak Elektroteam, które będą musiały te sieci po prostu zmodernizować, bo są po prostu stare. A więc mamy nie tylko spółkę, która dobrze sobie radzi, ale mamy też rynek, który tworzy jej do tego warunki. No jeśli chodzi o dywidendę, to znów jest wypłacana no bardzo długo, a jeśli chodzi o same zyski netto, no to też wygląda to całkiem spoko, też mamy to rosnące. Pamiętajcie, że to nie jest 19 tysięcy zysku, tylko w tych sprawozdaniach ucina się 3 zera, więc mamy do czynienia z 19 milionami. Tym razem spółka w trochę lepszej cenie, czyli Witchen, i Witchen zajmuje się sprzedażą ekskluzywnej odzieży, butów, galanterii, różnych takich rzeczy. Generalnie taka marka premium, powiedzmy polskie Gucci. Tutaj też mamy całkiem niezłą historię dywidendy, z fajną przede wszystkim stopą tej dywidendy, no i rosnące w czasie ceny akcji.
A jeżeli chodzi o zyski netto, to tutaj również wygląda to całkiem podobnie, czyli mamy generalnie w dłuższej perspektywie wzrost. I zostały nam dwie ostatnie spółki do naszego koszyka. Pierwsza z nich to Budimex, czyli mamy branżę budowlaną, nazwa mówi sama za siebie. I tutaj mamy okej cenę, spółka, która wypłaca dywidendy od bardzo dawna, tu mamy 2008 rok, mamy te dywidendy na fajnej stopie również, okej, zdarzały się lata, że było to 2%, ale jak popatrzymy na całość, no to naprawdę wygląda to całkiem spoko. Jeśli chodzi o same zyski, no to zdarzają się takie lata, gdzie jest jakiś wystrzał oczywiście, ale znowu w dłuższej perspektywie porównując je do siebie, no to i tak mamy do czynienia ze wzrostem, bo pamiętajmy, że jeśli coś porusza się tak, to jako całość, to też jest wzrost. Kolejna, ostatnia już spółka to Domdev. No i tutaj mamy znowu branżę budowlaną. Mamy dewelopera z dobrą renomą. Jeśli chodzi o samą dywidendę, no to znów wygląda to dobrze. Jest długa historia dywidendy na całkiem sensownym procencie, nie licząc może tego tutaj. No i jeśli chodzi o same zyski netto, to znowu mamy do czynienia ze spółką, która naprawdę generuje coraz większe zyski w czasie. To jest po prostu dobra informacja, bo to oznacza, że taka spółka ma szansę na to, żeby jeszcze dalej się rozwijać. I tak jak mówiliśmy, że w Stanach stopy procentowe są obniżane, tak samo ma to miejsce w Polsce. W Polsce też stopy są obniżane. Niskie stopy procentowe to tani kredyt. Branża budowlana plus deweloperka, branża konsumencka i banki powinny na tym zyskiwać. Branża budowlana, bo jest tani kredyt, banki, bo ludzie będą brali więcej kredytów, no i branża konsumencka, bo kiedy ceny nie rosną, no to chętniej po prostu wydajemy w sklepach. No i teraz trzeba się zastanowić jeszcze nad składem takiego portfela. Jeśli chodzi o te amerykańskie ETF-y, które mieliśmy na początku, to każdy z nich po 15%, czyli mamy 15, 15, 15, 2 od Invesco i 1 Schwab US Dividend ETF. Czyli 45% mamy właśnie w tych ETF-ach, no i zostaje nam 55% na 9 polskich spółek, które pokazałem, co nam daje około 6% na każdą z nich. No i można to zrobić tak, że zrobimy je po prostu po 6, po 6, po 6 i ostatnią z nich zrobimy, że tak powiem, żeby dopchać butem do końca, do 100%. Można na przykład wziąć PZU, bo jest dosyć, powiedzmy, pewne i w ten sposób mamy 100% taki gotowy portfel. Zakupy w takim portfelu oczywiście DCA, czyli jeżeli mamy jakąś kwotę X, dajmy na to 100 tysięcy, no to rozbijamy sobie na mniejsze po 5, po 2, po 1000, no po 1000 może nie, bo to będzie strasznie długo trwało, ale powiedzmy po 5 tysięcy miesięcznie i wtedy będziemy przez półtora roku sobie skupowali takie spółki. Nigdy all in, nigdy all out, czyli nigdy nie robimy tak, że wchodzimy za wszystko i wychodzimy wszystkim. Bo tak naprawdę nie ma wróżek, które powiedzą, że jutro będzie drożej albo będzie taniej. Reagujemy na to, co się dzieje. A jak nam chodzi o dywidendę, to co jest najistotniejsze, to po prostu posiadać te akcje. Żeby mieć prawo do dywidendy, żeby ją po prostu otrzymać. Także taki to by był portfel. Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie na dole. Jeszcze raz przypomnę, że zrobienie tego filmu trwało bardzo długo. Przygotowanie tych spółek, tych materiałów i montaż, bo to będzie długi film. Także docencie to łapką, subem. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym.